To jest Millennium Podcast, audycja Banku Millennium. Bank Millennium używa prostego języka we wszystkich typach komunikacji. Listach, e-mailach, stronach www, bankowych regulaminach, czyli w całej komunikacji zewnętrznej do klientów i wewnętrznej. Co robić, aby mówić jasno i unikać języka urzędowego, to temat dzisiejszej audycji. Krzysztof Kurek, zapraszam na Millennium Podcast. W 2020 roku Bank Millennium podpisał deklarację prostego języka. Obietnica była jasna – używać prostego języka we wszystkich rodzajach komunikacji. Oczywiście zasady tej komunikacji nie były dla nikogo w banku nowością. Ważne było jednak zobowiązanie i podjęcie wielu działań, aby wszystkich pracowników banku na te kwestie wyczulić. W studiu Sylwia Maj, ekspert w zespole badań i doskonalenia doświadczeń klientów oraz Mikołaj Andruchowicz, starszy specjalista w zespole komunikacji. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest ten prosty język. Kiedy możemy powiedzieć, że piszemy prosto? Sylwia? Myślę, że najważniejsze to zdać sobie sprawę, że prosty język to nie tylko proste słowa. To nie tylko krótkie zdania czy naturalna gramatyka. Prosty język to też warstwa wizualna, czyli jak wizualnie poukładamy informacje w naszym piśmie czy mailu. Jakie pierwsze wrażenie ma nasz czytelnik, kiedy spogląda na nasz tekst? Czy ma ochotę go przeczytać, czy wręcz przeciwnie? Czy kiedy skanuje tekst wzrokiem, z łatwością orientuje się, o czym on jest, czy no, nie dajemy mu na to żadnych szans? I kolejna rzecz, moim zdaniem najważniejsza w prostym języku, to empatia. Czyli czy dostrzegamy, że po drugiej stronie tekstu jest człowiek. I dlatego zanim wyślemy tekst, zadajemy sobie szereg pytań. Jaki jest ton mojej wypowiedzi? Czy jest przyjazny i pełen szacunku do mojego czytelnika? Czy w miarę możliwości pozbyłam się wszystkich bankowych zwrotów, które utrudniają zrozumienie tekstu i być może mój czytelnik poczuje się zagubiony, ale z drugiej strony, czy podałam absolutnie wszystkie informacje, których on potrzebuje, żeby działać? I odpowiadając na twoje pytanie, kiedy możemy powiedzieć, że piszemy prosto? No właśnie wtedy, kiedy zaprojektujemy nasz tekst na kilku poziomach, czyli poprawimy budowę zdań, poprawimy warstwę wizualną, ale też właśnie tą warstwę relacyjną. I oczywiście nie zapominamy też o merytoryce. Jeżeli wyczuwasz tutaj w jakiś sposób, że to jest jakieś podejście akademickie, to masz absolutną rację, ponieważ tego podejścia nauczyliśmy się od Tomka Piekota, a oficjalnie od profesora Tomasza Piekota, wybitnego językoznawcy i eksperta prostego języka. I to właśnie z profesorem Piekotem wprowadzaliśmy standard prostego języka w naszym banku. Ale prosto nie znaczy prostacko, tak? Mikołaj, mam rację, intuicja nie zawodzi mnie? Prawda, tak. Jeden z mitów związanych z prostym językiem dotyczy tego, że właśnie kiedy myślimy o prostym tekście, myślimy o czymś właśnie, co jest prostackie, wręcz takie trywialne, a nic bardziej mylnego, bo w prostym języku to, co chcemy zyskać, właśnie zyskujemy dzięki temu, że tę merytorykę stawiamy na pierwszy plan i skupiamy się na tym, co najbardziej interesuje naszego odbiorcę, też na tym, jaki powód jest tego, że kontaktujemy się z nim, czy coś zmieniamy, a jeśli tak, to co? I czy nasz odbiorca powinien w związku z tym coś zrobić? Jak to robimy tak teraz operacyjnie? Osiągamy to dzięki temu, że oczyszczamy nasz tekst z przydługich wstępów, porządkujemy i grupujemy przepisy prawne, na które powołujemy się w naszej komunikacji. Dzięki temu, jeszcze innym zabiegom, możemy przeprowadzić naszego odbiorcę niemalże jak za rękę przez cały nasz tekst, przez całą naszą komunikację, przez to, co chcemy mu przekazać, tak aby na bieżąco wiedział, co i jak zrobić. Czy to oznacza, że te teksty pisane wedle zasad prostego języka są po prostu krótsze? Nie zawsze. Kiedy zaczynałam przygodę z prostym językiem, myślałam, że tak właśnie jest. Ale ponieważ w prostym języku nie chodzi tylko o to, żeby skracać zdania czy poprawiać gramatykę, chodzi też o to, żeby właśnie za każdym razem upewniać się, czy aby na pewno zrobiłam wszystko, żeby mój czytelnik z łatwością przetwarzał informacje. I zdarza się, że w tych naszych tekstach podpowiadamy, czyli podajemy dodatkowe wskazówki czy przykłady, no i wtedy ten tekst się wydłuża. Natomiast czytelnik czyta go zdecydowanie szybciej, a te ważne informacje dłużej przechowuje w pamięci. To ja mam jeszcze takie pytanie. Sami mówiliście o tym, że wokół prostego języka jest wiele mitów. I teraz jest jeden taki mit, że jak będę mówił prosto, to wypadnę mniej profesjonalnie, no bo nie będzie tam tych trudnych słów, prawda? Tu mi się zawsze przypomina ten Joyce Przyjaciół, który tam z Tezaurusem pisał wypracowanie.
To faktycznie dość popularna obiekcja, ale wydaje mi się, że to jest jedynie mit, no bo faktycznie myślimy o tym, że kiedy w prosty sposób opiszę skomplikowany proces, stracę swój autorytet, stracę swoje stanowisko, swoje wieloletnie wykształcenie. A myślę, że właśnie nic bardziej mylnego, bo kiedy właśnie szczególnie te skomplikowane, trudne, złożone sprawy opiszemy w prosty sposób, to uważam, że tym bardziej zyskamy zaufanie i zyskamy w oczach drugiej osoby, no bo będziemy w stanie skomunikować się na takim prostym poziomie, więc to z mojej perspektywy jedynie mit. Od tego zaczęliśmy audycję, ale chciałbym do tego też wrócić. Skąd w banku wzięła się taka potrzeba, że ktoś pomyślał, o nagle od dziś powinniśmy o ten język zadbać? Jak to się stało? Ponieważ słowa, które wybieramy, mają wielką moc. I możemy sprawić, że ktoś poczuje się zdezorientowany, niepewny, zagubiony, czasami być może nawet zirytowany. Możemy też, i dlatego postawiliśmy właśnie na prosty język, zbudować poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie, zaufania, spokoju. Jestem pewna, że czasami nawet ulgi. I dlatego każdy wyraz, każde zdanie, każda wskazówka, którą wybieramy, mają dla nas wielkie znaczenie. Poza tym zdajemy sobie sprawę, że produkty finansowe i bankowość nie są najprostszą branżą. I tematy, o których informujemy klientów, są obiektywnie skomplikowane, także w sensie prawnym. Tym bardziej zależy nam, żeby ten nasz język był transparentny i jednoznaczny. Czyli żeby za każdym razem nasi klienci dokładnie rozumieli, co piszemy, łatwo przetwarzali te informacje, no ale przede wszystkim, żeby wiedzieli, jak je wykorzystać, jak działać na ich podstawie. Właśnie, mówisz o klientach. Jakie korzyści z tego mają klienci? Jak rozumiem, lepiej są w stanie zorientować się w tym, co bank chce im zakomunikować. Ale co jeszcze? No przede wszystkim bardzo szybko przekazujemy te ważne informacje. Jakby doskonale sobie zdajemy sprawę, że dzisiaj większość z nas jest przytłoczona informacjami. Czytamy bardzo dużo, bardzo szybko, w zasadzie to już nie czytamy, tylko skanujemy teksty wzrokiem. I to być może powoduje pewien rodzaj stresu informacyjnego. Dlatego w naszych tekstach te ważne informacje przekazujemy bardzo szybko. Wprowadziliśmy między innymi informacyjne tytuły. Jak to działa? Klient, kiedy przeczyta tylko tytuł naszego pisma, doskonale wie, dlaczego do niego piszemy, ale przede wszystkim, co powinien zrobić, kiedy przeczyta już cały tekst. Pozbyliśmy się też spychaczy informacji. Spychacze informacji to są takie treści, które no, zapychają nam zdanie. One nie niosą żadnej wartości informacyjnej, a tą główną myśl spychają w głąb zdania. W naszych tekstach pozbyliśmy się takich przydługich wstępów w stylu uprzejmie informujemy, że w związku z ostatnimi zmianami dotyczącymi i tutaj dalsza treść, zamiast tego zaczniemy od konkretu. 27 maja zmieniamy nasz regulamin. To jest duża oszczędność Twojego czasu, bo zaczynamy od konkretnej informacji dla Ciebie. Nasz czytelnik wie, co zrobić po lekturze pisma? Tak, no bo oprócz tej szybkości, o której wspomniała Sylwia, zyskujemy też dużą precyzję, bo po prostu język jest precyzyjny. Dzięki czemu? No chociażby dzięki temu, że unikamy mglistych, skomplikowanych konstrukcji gramatycznych, które często ukrywają kto, co powinien zrobić i czy w ogóle powinien zrobić. Więc na przykładzie zamiast napisać środki należy wpłacić na konto, gdzie nie mówimy o tym, kto powinien je wpłacić i na jakie konto, napiszemy, prosimy, aby wpłacił pan pieniądze na rachunek, na konto. Albo zamiast niespłacenie zaległości skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, napiszemy wprost, że jeżeli nie spłaci pan zaległości, niestety wypowiemy umowę. Dzięki temu zyskujemy tę pełną szczerość i taką jednoznaczność. Dzięki czemu też nasz klient, nasz odbiorca no może poczuć się pewnie, bo o wiele lepiej wie, co powinien zrobić, a jeżeli tego nie zrobi, albo to zrobi, co zadzieje się później. Czyli tak naprawdę odbiorca, jak dostaje takie pismo, zakładam, że ono krótkie nie jest, no to może wybrać sobie, co przeczyta, tak? O, świetnie to wyczułeś. To jest właśnie kolejna korzyść, którą otrzymują nasi czytelnicy, nasi klienci. Dajemy im wybór, czyli chcemy, żeby to oni sami decydowali, co i w jakiej kolejności chcą przeczytać. Czyli najpierw skanujesz tekst wzrokiem i ten tekst jest zaprojektowany w ten sposób, że z łatwością wybierasz ten fragment, który najbardziej cię interesuje. Jest to ogromna oszczędność twojego czasu i energii, bo jakby nie zmuszamy cię do czytania tych informacji, które w ogóle cię nie interesują. Czyli na przykład nasz klient być może z wielkim zainteresowaniem przeczyta, co dokładnie zmieniliśmy w regulaminie, ale dlaczego to zrobiliśmy, być może już niekoniecznie. Natomiast nasz inny klient być może wybierze zupełnie inną kolejność czytania. W banku jest wiele źródeł tej komunikacji. Zakładam, to jest tak jak mówisz, regulamin, pewnie jakiś SMS, pewnie jakieś pismo do klienta jeszcze, ale co się zmienia, tak? To
nad tymi wszystkimi rzeczami wy już czuwacie? Dokładnie tak. W zasadzie nie my, tylko każdy z autorów, który tworzy ten tekst. Zmieniamy każdy tekst, który wysyłamy do naszych klientów, czyli są to właśnie pisma, regulaminy, SMS-y, informacje bankowości elektronicznej. Robimy to krok po kroku, regulamin za regulaminem, pismo za pismem, więc dzisiaj nasz klient może mieć w ręku już coś, co napisaliśmy w standardzie prostego języka i coś, co proste jeszcze nie jest. A w jakieś kalambury możemy zagrać? To znaczy? Wasze ulubione rzeczy, które zmieniacie w tekstach, bo zakładam, że są takie. Moim zdecydowanie ulubionym słowem albo sformułowaniem to są sformułowania typu dokonać wpłaty, dokonać analizy. Podczas gdy dokonujemy rzeczy wielkich, niesamowitych, odkrycia, cudu, a wpłaty to po prostu wpłacamy pieniądze. Mikołaj? To właśnie Sylwia ukradła mi przykład. Dla mnie taką też największą namacalną zmianą przy upraszczaniu jest ta warstwa wizualna, bo niby to jest pewien obrazek, niby to jest pewien detal, coś obok, a tak właściwie ta przejrzystość, którą zyskujemy w prostych tekstach, to jest taki game changer, który pozwoli zmienić całkowicie perspektywę i tak nawet własne nastawienie do tego, co czytamy i kiedy czytamy. Czym jest język dostępny? Co to takie? No bo właśnie, kiedy piszemy prosto, to zyskujemy też to, że ten tekst, nasze komunikaty mogą być zrozumiałe dla możliwie jak największej grupy osób. Czyli właśnie mogą być dostępne dla niemalże każdego, niezależnie od płci tych osób, wieku, wykształcenia, czy też pewnych dysfunkcji, czy niepełnosprawności. Jak to robimy? No chociażby w ten sposób, że ograniczamy specjalistyczny język oraz, jak wspomniałem wcześniej, wysuwamy merytorykę na pierwszy plan. Dzięki temu nasz odbiorca nie musi być magistrem, czy doktorem studiów ekonomicznych, czy prawnikiem, tylko po prostu może zajmować się tym, czym zajmuje się na co dzień i jednocześnie bez żadnych problemów zrozumieć nasz tekst. Z drugiej strony język dostępny to także język inkluzywny, czyli język, który nikogo nie wyklucza, język wolny od uprzedzeń, czy oparty na równości. Tutaj w komunikacji staramy się korzystać z uniwersalnych zwrotów, między innymi, które nie są nacechowane płciowo. Czyli zamiast napisać wysłałeś wiadomość, możemy napisać, że właśnie otrzymaliśmy od ciebie wniosek. Wtedy ta wiadomość jest uniwersalna, więc trafi jednocześnie i do jednej, i do drugiej grupy. Praca nad językiem to jest jakiś proces, zakładam. On się zaczął, trwa, ale czy będzie kiedyś taki moment, w którym zamkniecie komputer i powiecie, okej, wszystko zostało zrobione? Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy troszkę cofnąć się do genezy prostego języka, czyli dlaczego właściwie powstał ten standard prostego języka? I w dużym uproszczeniu ten standard powstał, żeby te teksty dopasować do naszego życia. A dzisiaj nasze życie to życie, w którym jesteśmy, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, przeładowani informacjami, non-stop czytamy, plus digitalizacja i social media, nie oszukujmy się, one przyzwyczaiły nas do czytania zupełnie innych tekstów od tych, które do tej pory widywaliśmy w książkach. I myślę, że tak długo, jak będzie się zmieniało to nasze życie, jak długo będzie się zmieniało tempo naszego życia, jak długo będzie się zmieniało to otoczenie, w którym funkcjonujemy, tak długo my będziemy przystosowywać nasze teksty do tego, co się dzieje. Bo najszybciej i najłatwiej przetwarzamy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, do tego, co widujemy na co dzień. Więc myślę, Mikołaj, że się zgodzisz, że raczej cieszymy się, że to nie jest jednorazowy projekt, jednorazowe zadanie, no bo ten prosty język stał się już naszym stylem życia. Nie tyle bym mówił o prostym języku w kontekście pewnego projektu, kiedy faktycznie na pewien czas mamy pospolite ruszenie i coś zmieniamy, tylko o pewnym takim procesie ciągłym, a niemalże o takim zarządzaniu zmianą, kiedy też my z jednej strony najpierw zmieniamy swoje nastawienie do tego, jak piszemy, też często pewne wieloletnie nawyki ze szkoły, że ten tekst powinien być długi, no bo wtedy jest profesjonalny, powinien być formalny, no bo my pracujemy w banku, a nie w jakimś innym sektorze, więc to jest długofalowy proces, ale on daje sporo satysfakcji, bo te zmiany widzimy na bieżąco, to co robimy jest bardzo namacalne i pozwala w tych drobnych czynnościach, drobnych tekstach, drobnych procesach od razu uzyskiwać bardzo fajne, konkretne efekty. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Millennium Podcast warto subskrybować. Wtedy masz pewność, że nie przegapisz żadnego odcinka. Audycja dostępna jest na YouTube, Spotify oraz Google Podcast i Apple Podcast. Do usłyszenia.